Wiem. Ty, słuchaj, jak ciebie Kaśka pogoniła... To... Kto by mnie Kaśka pogoniła? Ty już mnie nagrywasz, nie? Tak. Kaśka, nie poganiaj mnie, bo spadnie na ciebie wyrok od Pana Boga. Wandzia, no poczekaj, gdzie idziesz? Spokój, co ty robisz? Ale nie nagrywam. Ale ty możesz nagrywać kogoś. Ja nie nagrywam. Bez pozwolenia, no to jest niekaralne. Jak TVP na ulicy nagrywa bez pozwolenia, to nie jest karalne dla nich? No ale ty jak ty tak mówisz? Ale to ja tak samo mogę jak oni. I ty i puszczasz to w internet, żeby wszyscy widzieli. No to nieładnie. Ale TVP, nieładnie. TVP taki, też puszcza. To takie poniżanie. Cały świat widzi mnie tutaj i słuchają, co ja opowiadam. Ale nie słuchają ciebie, co to... Oni tak ciebie nie będą słuchać. Oni słuchają telewizji Trwam i innych. Wandzia, siadaj, ja nie nagrywam. No. Ojejku. Ja zobaczę jeszcze filmik jakiś. Ale zobaczyłaś już jakiś? Nie. Ale czy zobaczyłaś jakiś film? Ja ci mówię. Ale czy zobaczyłaś jakiś film? No. Czy zobaczyłaś w ogóle jakiś film? Tak, oglądałam. Te co kulczyki. A widzisz, a dlaczego oglądałaś? No bo się interesujesz. Ktoś mi przysłał. Bo się interesujesz. A widzisz, no to dobrze, że się śmiałaś, bo to właśnie miało być, żebyś się śmiała. Ja się nie śmiałam, ktoś się śmiał. Darek! Cicho, no czekaj, no co? Dobra, jedź, jedź bez niego. Wstał? Tak. A już, poczekaj, już kończę. Darek, siadaj. Darek, siadaj. Siadaj z nami. Nie jadę, bo on nagrywa. Ja nic nie nagrywam, ale ty się nie bój. Oj, boisz się nagrywania. Nie chcę ciurstwa takiego. To jest takie chamstwo. To jest chamstwo nagrywanie, tak. No dobra, jest firma. No. Zaopiekują się mną tak, jak należy. Ale co, zaopiekują się tobą? Jak należy się zaopiekują? Znajdą mi pracę i na miguś. Jak? Szybko pracę mi znajdą. A no to wiadomo, że szybko pracę znajdą. Jak tutaj jest... Bo dzisiaj nie ma koordynatora. Tutaj w tej firmie jest duże zapotrzebowanie, to nie mają miejsca pracy, a tam... To jest ładne drzewo, to jest chińskie drzewo. A tam widocznie jest więcej pracy i ci zaraz szybko znajdą. No ja powiedziałem, że jak jest więcej pracy, to musi być większa płaca, bo jak będę miał leżącego, niechodzącego, no to... Ale ty im to tłumaczyłeś? Myślisz, że oni to biorą pod uwagę? No to musi być pod uwagę. Powiedziałem, że na początku to nie może być to ciężki pacjent, bo ja muszę się jeszcze języka uczyć. Wiesz, jak będzie ktoś bardzo tłusty, masywny i leżący... Ale ty nie mów, jaki będzie, tylko na razie jedź i zobacz, jaka jest sytuacja. Nie ma razy, tylko jak nie wytargujesz na początku, to potem już się nie wytarguje. I tak cię zrobią w konia, bo wszystkich różną na lewe papiery. Chłopie, ja już nie jedną agenturę przerobiłem przez... Jak to rżną na lewe papiery? Ale to zobaczysz, no jejku. No to weź tam... Oni ci powiedzą, że jest wszystko ciuciu, a wpadasz w wielkie po prostu szambo, no. To mówię, dziękuję, no. No to w umowie będzie, że oni ci zwracają... Dojazd, jak będziesz pracować minimum 2 miesiące, tak to pan sobie niech pan zapłaci za dojazd sam i wtedy ty mówisz, no tak, dobra, to się przemęczę te 2 miesiące i zrobią mi dojazd gratis. Zadzwonię do Artura, no. I się dogadamy z dojazdem. Nie, do Artura? A z Arturem się zawsze dogadasz. Jeśli mnie do granic Polski, to tam ja już sobie poradzę. Oczywiście, że tak. To i z jednym Arturem się dogadasz i z drugim. Obaj są prezydenci. Aż prezydenta tu trzeba o przyziemnych ludzkich sprawach pogadać. Nie, bo musimy jechać tam. Tam? No. Jak dasz radę. Więc miałeś złe doświadczenie, że zatrudniali cię i chcieli ci zapłacić tak i... Nie, ale to jest... Najpierw oglądasz pacjenta, później dyskutujesz o cenie, nie? No tak, no bo wiesz, no jaki jest pacjent... Bo mogą ci mówić wszystko przez telefon, a jedziesz i zastajesz inne warunki, a umowa już jest podpisana wcześniej. Słuchaj, ja to przerabiałem kilka agentur. Ja nawet pojechałem nieraz w ciemno, że nawet nie chcę za bardzo ich słuchać, tylko mówię, zobaczę, co jest. Rozumiesz, mówili ciu, widzę, co jest. Ten pacjent przede mną, ten obsługa tego pacjenta przede mną ucieka, bo słuchaj, ty tu nie wytrzymasz 3 dni, bo zobacz, jakie tu są klamki brudne, a tam pełno much. A ja mówię, kurczę, może i ma rację, a w drugim dniu mówię nie. Kurwa, jest tutaj zajebiście. Jakiemu brudne klamki przeszkadzały, no to żaden z niego opiekun, tak?
bierzesz ścierkę, wkładasz rękawiczki, myjesz i pracujesz. No, i kto mi tutaj mówi o chamstwie? Jak ja mówię, tutaj jest pacjent, ale mówi, ale jak on mi zrobi w majtki, to ja tutaj nie biorę tej szteli. No tak, ale twoja babcia robi w majtki, co nie boisz się, tutaj, lewo, nie boisz się tej majtki. Ciekawy materiał do telewizji TV, tak? No, ale tak jest, a co, nie boisz się wtedy tych majtek, nie boisz się wtedy tej babci majtek zmienić? No to samo jest z facetem. Będziesz tam pracował, gdzie ci dadzą pracę, chłopie. Albo weźmiesz sobie pacjenta, a się okazuje, że będziesz obsługiwać jego żonę. Co, takie przekręty to ja już dawno widziałem. Tutaj pojechała też opiekunka polska. No, a tutaj jaka jest opiekunka? No, jak chodzi krzywo, to znaczy, że jest niemiecka. No. Albo holenderka. Dwa psy prowadzi. Prosto? W lewo. Niemki, holenderki, belgijki i angielki to nie są najpiękniejsze narody. No tak, no widzisz, a Wanda zgoliła włosy, zrobiła sobie czuprynę na jeżyka w blond rudych włosach i ona się obraża, że ty kręcisz program i potem wszyscy to oglądają. No bo moje programy są dla wszystkich do oglądania, no. Ludzie się z tego śmieją, cieszą, a ona już obrażona. Za chwilę będzie mi dziękować, że ją nagrałem w takich włosach. Zresztą co ja ją tam nagrałem? Ona uciekła od razu, jak zobaczyła tylko telefon w mojej ręce. Każdy patrzy, czy ja trzymam telefon, tak? Nagrywamy, jak się ktoś zgadza. No, a jak na ulicy TVP cię nagra, to ty się zgadzałeś? Jest napisane TVP. No, a ja jestem TVAG. Pytałem cię, czy mogę... Ale bzdury teraz opowiadasz, życia w Polsce nie znasz. Oni się pytają, czy mają cię nagrać. Nagrywają wszystkich, jak leci. A włącz teraz telewizję Trwam. Mogę pan odpowiedzieć na pytania, które panu zadam, tak? Nie, ja ci powiem tylko tyle. Włącz dzisiaj wiadomości i zobacz, ile tam jest ludzi i spytaj się tych ludzi, czy TVP się spytało, czy może nagrywać. No nie, żadnego się nie spytało, ale TVP nagrywa. Tak samo ja, a zobacz internauci tutaj. Zobacz internauci, już tego BMW nie ma. Jest, tu stoi. A kto tutaj wystawił? To jak tutaj wystawił, to znaczy, że wypolerował i będzie lepsza cena. Nie wypolerował nic. A nie, stoi nawet brudne, to widocznie dobrą cenę może zrobić. To ten jest? Nie, to jest jego jakiś pomocnik, ten młody siedzi tu w warsztacie. Słuchaj, weź włącz jakikolwiek program telewizyjny i zobacz, ile tam ludzi chodzi i czy się oni pytali, czy mogą nagrywać. No dobrze. Jesteśmy na takim parkingu, gdzie jest jedna BMW. Jesteśmy nią teoretycznie zainteresowani, a praktycznie na pewno jej nie kupimy, bo będzie za drogo. Dziękuję serdecznie i do następnego programu. Jak chcecie coś reklamować, to proszę mi napisać w komentarzach, których nie kasuję, albo zadzwonić na numer telefonu 661-03-48. Do następnego programu. Do zobaczenia, moi polscy patrioci.